Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcineczek przed wami z Horizon Zero Dawn. No i powiem wam tak, pochwalę się na początek, że tak, to trofeum całe z tymi 23 manekinami żuwaczy zrobiłem. One są głównie przy właśnie miasteczkach, przy, no tutaj gdzieś te tereny łowieckie były, przy obozowiskach, no generalnie tylko w tych terenach tutaj zaśnieżonych, więc idzie je znaleźć samemu, one są zawsze w obozach. Dalej, został mi ostatni punkt obserwacyjny, jak widzicie go zrobiłem. Proszę bardzo, i został nam ostatni metalowy kwiat, który nie jest nigdzie zaznaczony na mapie, więc domyślam się, że to jest w jakimś miejscu fabularnym. Niemniej jak tutaj doszedłem, troszeczkę tutaj był problem, bo da się dojechać do tego miejsca maksymalnie. Następnie trzeba się wspinać po skałach, żeby przejechać jeszcze kawałek, znowu się wspinać po skałach, żeby przejechać tu i znowu się wspinać po skałach. I tutaj jest gigantyczna góra, jak widzicie, z drogą i to są te tereny tam przed nami. I uwaga, wiem, że to dziwnie wygląda, ale popatrzcie, tu są góry, a tu jest taka wielka łuna światła, dlatego że w tej górze znajduje się dziura i przez którą to światło właśnie przez tą górę tu przepływa. I zobaczcie na widokówkę, jak ona wygląda. Popatrzcie, że tutaj wcześniej była gigantyczna jakaś baza, wręcz normalnie jak z jakichś Star Warsów czy czegoś takiego konstruowana, widzicie. Więc tam miał być jakiś gigantyczny bunkier. O, szlak. I ten bunkier faktycznie tutaj jest, co prawda teraz z jakiegoś powodu zniknęło jego oznaczenie, ale on tam jest, natomiast przypuszczam, że to będzie fabularne, więc tam pójdziemy pewnie później. Co mi zostało pomóc? Nie, to nie. Tutaj na to znalazłem, o właśnie, tu jest jeszcze jedna misja, nowa misja i wydaje mi się, że to jest ta kobieta, która, pamiętacie, że była tu taka kobieta, która powiedziała, że jej jakaś tam siostrzenica poszła po tam kogoś zabić, bo coś tam, no to właśnie to jest ta misja. No proszę bardzo, mamy 3 punkciki, to weźmiemy, zostały nam ostatnie 3 punkty jeszcze, musimy zdobyć, ale dzisiaj sobie to odpuścimy. Ja jeszcze sobie doczytam, które misje na pewno są konieczne, poboczne do zrobienia właśnie tych, tego co wam mówiłem, wiecie, przed ostatnią misją, ale to jeszcze mamy chwilę czasu. Na razie idziemy się zająć misją fabularną, tylko dzisiaj już nie będziemy robić godzinnego odcinka. No to będę, gdzie są moje statystyki, gdzieś mi zniknęły, a są, schowały się, dobra. Więc zrobimy takie krótsze teraz, bo no nie mam niestety zapasu. No i jeszcze jedna ostatnia rzecz do pochwalenia się, to, że faktycznie udało mi się już zrobić wszystkie możliwe, słuchajcie, te udźwigi. Wszystko mam, no chyba, że się coś jeszcze pojawi. A zaczynałam już tęsknić. Przed sobą masz urwistą ścianę skalną. Przyjrzyj się jej, a znajdziesz uchwyty prowadzące na górę. Naprawdę? A kto je tam umieścił? No właśnie, słyszeliśmy, bo poprzednio chyba nie cały ten tekst no tak, słyszeliście. Co odpowiadać? Niemniej jednak... są przecież duszą, jak zniszczyć no właśnie. Pokusów zaćmienia, powiedział. A jak niby mamy to zrobić? Zaraz, zapomniałam. Nie my, to ja mam wszystko załatwić, ty tylko podsłuchujesz. No właśnie, no więc tak, wszystko oczywiście my musimy robić, jak to zwykle w grach bywa, nikt nam nie pomaga. No dobra, co teraz? Teraz czekasz. Usiądź sobie przy ognisku i odpocznij. Porozmawiamy, gdy zapadnie noc. Idealnie. Przynajmniej ogień dotrzyma mi towarzystwa. Jak miło, że wreszcie... Chyba się nałożyły dwie cutscenki. Naszym celem jest dziś wyłączenie sieci fokusów. Ta, powiedz coś, czego nie wiem. Jak? Na początek musisz przeniknąć do głównej bazy zaćmienia. Co? W sensie, ale to tu czy tam? Zgadza się. Na szczęście poprowadziłem cię do tylnego wejścia. To właśnie ta szczelina. Gdy dotrzesz do bazy, zobaczysz swój cel. Opuszczonego żyrafa, który został poważnie przerobiony. Jeszcze jeden żyraf. Na szczycie jego dysku znajduje się pewien moduł. Gdy go zniszczysz, sieć fokusów zostanie wyłączona. A my też nie stracimy łączności, czy? Więc należałeś do zaćmienia. Nigdy do niczego nie należałem. Służę tylko własnym interesom, zawsze. Jednak w tym przypadku pomagałem zaćmieniu, zanim dostrzegłem, kim naprawdę są. To był błąd. Teraz pragnę go naprawić. A, jednak się przyznajesz. Jak im pomogłeś, Silence?
Ruszaj przez szczelinę. Hmm. Masz ważniejsze sprawy na głowie niż pogaduszki ze mną. No, nas tak traktuje bardzo z góry, ale no, ona się domyśla, że on też mógł maczać palce w tym, że nas dopadli na próbie, że ona jest jakąś istotną postacią, więc dlatego się do niej właśnie odezwał. Co miałem tylko powiedzieć jeszcze, to aha, czyli tutaj gdzieś ta ich baza jest, bo tu jest miasto Zmierzch. No właśnie, tu jest Zmierzch i oni też tutaj panują właściwie, tam panuje zaćmienie, natomiast tutaj jest ich baza główna, niech będzie. Coś jeszcze miałem powiedzieć i zapomniałem, ale dobra, nieważne. Idźmy tam. Aha, tędy, tak. Zobaczmy, co tam jest. Dosyć tu ciasno i wąsko. Ktoś z was pisał w komentarzach, że Silence wygląda troszeczkę jakby pochodził z ludu Banuk, dlatego że on ma te takie wszczepy z tych ich włókien niebieskich. Raczej jak żołnierze. Rezerwa na czas przyszłej wojny. Musisz się przemknąć obok nich. To jest łatwiejsze wejście. Tylne wejście. Nie powiedziałem, że łatwe. No dobra, znaczy myślę, że po prostu spokojnie można ich tutaj sobie wytłuc, nie? Chyba nie muszę być po cichu tutaj. Nie wydaje mi się. Niemniej jednak uzupełnimy troszkę... A, to właśnie, to mi niepotrzebne. Tam ten bunkier, co był tutaj, to naprawdę sporo tutaj trzeba powalczyć z tymi, jak one się nazywają, no, z robotami. I tutaj nawet był ten... Nie gromoszczęk, tylko ten burzoptak. O, ten taki wielki ptak był tam. A ja chciałem sobie zmienić ekwipunek. Może co? Na, 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 na. Raczej na to po prostu i tyle. Proce sobie zostawimy. Pytanie, czy to zadziała? No powinno zadziałać. A nie, przepraszam, zapomniałem, że one są... Oczywiście, że nie zadziała, bo to są skażone czujki i one są mało wrażliwe bardzo na to, co im chciałem zrobić. Gdzie to jest? O właśnie, potykacz. Potykacz sobie weźmiemy. Sobie wrzucimy go na przykład raz tutaj, proszę bardzo. Tutaj jakiś płonący potykacz sobie zrobimy tak i zrobimy sobie tak. A w ogóle to można im rzucić jakąś zbliżeniówkę gdzieś tutaj. O, proszę, jak ładnie. A tak w ogóle to można... O, pięknie. Pozałatwiać te... Już niedużo to dało. Dobra. Nic, nie ma według mnie sensu do końca w przemykaniu się. Po prostu trzeba ich tutaj wytłuc i tyle. Zresztą przemykanie się to nie jest mój styl gry. Chaos. I czy coś jeszcze zostało? W sumie tego nie muszę nawet zbierać. Nie mam po co nawet tego zbierać za bardzo. Właściwie to muszę się udać do handlarza i chyba wysprzedawać wszystkie możliwe, wiecie, pierdołki, jakieś tam skóry, kości i te serca, nie serca, bo ja nie mam po co, znaczy nie mam gdzie tego zbierać, to jest raz. A dwa, że nie mam po co tego zbierać, jako że mam już wszystkie ulepszenia, no chyba że coś mi będzie potrzebne do handlu. Na jakiś zajebisty pancerz? No nie, w sumie ostatni zajebisty pancerz jest tylko i wyłącznie w... ten, który mamy fabularnie, znaczy no prawie, że fabularnie zebrać. No i oczywiście pozostają dodatki, ale dodatku na razie nie mam, więc nie mam jak się do tego odnieść. No okej, okay, na szczęście oberwał. Szkoda tylko, że... Okej, nie wiem co właściwie on mi zrobił, bo chyba animacja się coś nie wczytała do końca, ale niech będzie. Chyba musimy się tam przedostać, bo to troszeczkę długo zajmuje, żeby go stąd ubić. A może z tej platformy będzie łatwiej. No właśnie, oczywiście, że będzie łatwiej. Tylko, że będziemy go w ogóle widzieć. I następne. No niestety tak. Liczyłem się z tym, że spadnę. Dobra, czekajcie. Uzupełnimy te strzały i tym będzie łatwiej. No, nareszcie, dobra. Tyle do góry. Hopsa, hopsa, hopsa. Dawaj pod tym drzewie. A wajdzie tam. Dobra, co tu jest? No, tu mogą być różne pierdoły, które są jednak potrzebne. Chociażby do wytwarzania ekwipunku.
Tam, ile tych platform w ogóle, dobra, kurde. Panie. Nie wiem, po co tyle. Znaczy, przypuszczalnie ta misja, sprawdźmy, ta misja, którą teraz robię, na której ona jest poziom. Jezus Maria, dalej mi się mylą. Na 12, nie, na 20, przepraszam, 12 to jest ilość kroków. Na 20 poziom, a ja mam 50. Nie zwracaj na to uwagi. To cię nie dotyczy. Nie mam pojęcia co. Co oni powiedzieli? Skażony, 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 złomiasz. Tam też jest i tam też coś jeszcze jest i tam też coś jeszcze jest. Znaczy, prawda taka, że najlepiej by było wytłuc te maszyny, bo czemu nie? Ciekaw jestem, czy sobie, o właśnie, na przykład zrobimy sobie jakieś takie pułapeczki. Jedną taką, drugą taką. Nie aktywowała się, czy co? O, proszę, jak ładnie. Tu się aktywowało. Teraz sobie zrobimy tak, żeby mu pospadały różne rzeczy. Tamte są zaaferowane, ale dalej nie wiedzą, co się stało. No, on już niestety wie, ale to bardzo oh shit, mi nie przeszkadza w ubiciu go. A kurde, jakie złomiarze są teraz proste do zabicia. Pamiętam, że to w tej pierwszej lokacji, w sensie w obręczy, to był najtrudniejszy w sumie przeciwnik, z którym chyba mi tam było się mierzyć. A teraz co? Parę strzałek i gościa nie ma, no. Ups. Dobra, tu nic nie będzie. No, zobaczmy tam tylko te niebieskie. Jakieś serca. Ktoś mnie tu próbuje wykryć. A tutaj ja znalazłem ciebie. Ale jakieś takie się, mam wrażenie, zrobiły bardziej slopey, bym powiedział, w sensie... Nie wiem, czy to po prostu mój skill jako gracza się podniósł po prostu w unikaniu tego wszystkiego i w operowaniu łukiem, czy one się zrobiły jakieś takie bardziej... Co tam? Szczypczyki. Ha. Bo ja to wiem. Czekaj, ta. Poszukiwania zaginionych przedmiotów po mieszkaniu, to przy dziecku jest standard. Dobra, Silence już mnie opierdolił, że tak długo ci tym chodzi, będziesz tu dłużej stać, to ci dłużej zejdzie, to się wszystko odwlecze, no kurwa, nie ucieczę. Kieruj się na tę grę. Że teraz taki kurwa normalnie pan pociągający za sznurki się zrobił. Zaraz za tą granią. Zobaczysz go z góry. Kurwa, jeszcze trzy razy mi o tym przypomnij. Musisz wkroczyć i zniknąć, zanim ogłoszą alarm. No to jasne. Do tej pory sobie jakoś radziłem bez tego jego pindolenia. Odbierasz to? Widzę nogi żyrafa na dole, ale nie żyrafa. Do licha. Przekaźnik został przeniesiony. Sprawdź w parowie po lewej. Może być tylko tam. To tyle, jeśli chodzi o wsparcie. W stronę wybuchów. Super. Masz tylko jedno podejście, Aloy, więc daruj sobie ten sarkazm i skup się teraz. Widzisz most nad parowem? Cie. Zapamiętaj, gdzie jest. Z boku ma zaczep na linę. Tamtędy się wycofasz. Tak, to widzę. Omin ich lub pozabiję, jak chcesz. Wybuchy zagłuszą wszelki hałas. Znajdź żyrafa i zniszcz moduł na jego grzbiecie. No to jazda. Nie, skacz. Po co tam skaczesz? Przecież prościej było stamtąd ich wytłuc. Dobra, pooznaczajmy ich, bo przecież... Według niego to wszystko pozagłusza, no a według mnie nie bardzo. Po prostu chyba nie ma jakiegoś skrótobójstwa czy coś, nie? Po prostu trzeba mu strzałę w głowę wsadzić, tak? Czy ja to dobrze pamiętam? Chyba tak. W sensie, jak podejdę do niego, to chyba go nie mam jak uciszyć inaczej, niż po prostu robiąc tak. Okej. Udało się. Tam coś w ogóle jest. Zbroja ceremonialna, farbowane pióra i lakierowane metalowe płyty. Okej, ciekawie. Nie ma mnie. No, ten zauważył ciało. Ale to nic, bo
Twoje będzie leżeć po prostu obok kolegi, także się nie przejmuj. A tu nie wskoczę. Tutaj był jeszcze jeden ziomeczek i chciałbym też go zajść od tej strony, jak to możliwe. Jak najbardziej. Tak. No i dobrze. Jeszcze leczące ziółka. Tam zostało jeszcze dwóch ziomeczków, ale jeszcze przeskanujmy ten teren, bo może być ich tu więcej. Tam jest jeszcze jeden ziomeczek. Okej, tędy mostem mam się wycofać potem. Ale mówię, tak nagle się kurwa objawił nam i mówi, co mamy robić i w jaki sposób mamy robić. A prawda taka, że do tej pory sobie radziliśmy idealnie samemu. Chciałbym tam podejść. Wygląda to na ciekawe. A tu jest noga żyrafa, faktycznie. Nie ma czasu na mieszkowanie. Zamknij ryj. Okej, tam został jeden ziomeczek. Przejdźmy faktycznie tym mostem. No, zagłusza, nie zagłusza, ale przecież ślepi nie są, nie? Znalazł się, kurwa, wojownik pieprzony od siedmiu boleści, który nosa nie wyściubią, nie wiadomo gdzie siedzi. Dobra, oh shit! Czy ja właśnie spadłem z gry? Gro, błagam, daj mi z powrotem tam wrócić, oczywiście, że nie. O, o szlak. Cholerny przewrót. Chciałem uniknąć ewentualnego ataku od tyłu, bo słyszałem, że ktoś idzie, no i tak wyszło. No i dobra, narobiłem tu troszeczkę barabanu, ale... To prace górnicze. Jeśli będziesz szybka, pozostaną bez znaczenia. Super, kolejny sekret. Tak, dokładnie, nie? No nic, tak jak mówię, ja się tutaj troszeczkę im zrobiłem rabanu, przyszli i poszli, znaczy nie żyją. Przynęta. Punkty danych. Przynęta, tu jest ta zbroja właśnie, nie? Wymiary sugerują, że właściciel jest wysoki, dobrze zbudowany. A to co? Okej, okay, słuchajmy. Gnuśnieje w zmierzchu. Rozpieszczany przez matkę, nie pozna prawdziwych nauk słońca. Król Itamen. Próbowałem go uczyć, ale kryje się w cieniu wpływów swojej matki. Pewnego dnia zabrałem go na pałacowy balkon, aby obejrzał składanie ofiary w pierścieniu. Lecz nie wykazał zainteresowania. Odwrócił wzrok. Spójrz na słońce, powiedziałem. Nie osłaniaj oczu. Poznaj jego absolut. Jednego dnia pielęgnuje życie, innego wypala je do cna. Jednak opali skórę rycerzy i nędzników. Słońce nigdy nie okazuje litości. To przykład, który król musi naśladować. Tak jak twój ojciec. Ale zanim moje nauki zapadły mu w pamięć, pojawiła się ona. Okrywając go swą suknią i przygarniając twarz do piersi. Jak król ma rządzić, gdy nie może sam patrzeć na świat? No, jest kurwa pewnie jeszcze dzieckiem z tego, co z tego wynika. Ale kim jest król Itamen w takim razie? Bo on ma rządzić, ale... Kim on jest, nie? No bo król, bo Awad jest królem tutaj po poprzednim królu, chyba że zaćmienie ma własnego króla, ale tam w zaćmieniu po prostu są, to jest jakby stolica Kardża Cienia, to są ci Kardża, którzy się odłamali od tych Kardża tutaj w południku, bo byli po stronie, chyba że Itamen jest, nie wiem, drugim synem, jest bratem Awada, może nawet z innej matki, ale nie wiem. Proroctwo. Dobra, dobra, okej, on jest narzędziem proroctwa, idźmy dalej z tymi. Żona. Gdy sen nie chce mnie ogarnąć, myślę o naszej nocy poślubnej. O tym, jak hot.
Trzeba było sobie wziąć jakąś taką Helgę oseramską. Boże święty! Wyśliznąłem się więc z łoża, otworzyłem okiennicę i ległem nago na kamiennej podłodze, postanawiając odrzucić wszelkie wygody. Lecz gdy się przebudziłem, leżałaś obok mnie, naga, jak ja w tym chłodzie. Twoje ciało wydawało się niczym wykute z kamienia. Widziałem, jak się budzisz. Widziałem czujność jak u zwierzęcia gotowego do ataku. Nie wymówiłaś słowa. Nie musiałaś. Udowodniłaś mi tym, że jesteśmy sobie przeznaczeni. Boże święty, no. Kurwa, niektórzy to na wszystko narzekają i tu nie mówię teraz o sobie. W każdym razie, no, gościowi nie pasuje, że ma fajną, świeżą, kurwa, pościel, miękkie łóżeczko, ciepłą kobietę przy sobie. Nie, lepiej, kurwa, położyć się gołą dupą na zimnych płytkach, kurwa, i obudzić z małymi jajami. Dobra, idziemy dalej. Bez litości, no. Słońce nie zna litości. Żona, zabierając ze sobą nienarodzone dziecię, było mi siebie żal. Mój pan to wyczuł. Jednak miast wygnać mnie za okazaną słabość, obdarzył jaśniejącym zaszczytem. Nakazał, by moja rodzina została pogrzebana w świętych grotach przeznaczonych dla władców i bohaterów. To niewyobrażalne. Nigdy już nie... Akurat my tutaj z Krakowa dobrze znamy motyw chowania osób pewnych w miejscach, gdzie są przechowane na przykład inne osoby o jakimś tam znaczeniu historycznym, a mniejsza z tym. Kurczę, wyłączyło się to, ale dobra, no kurwa, zajebiście pochowali mu żonę tam razem z królami polskimi, znaczy polskimi królami tam ichniejszymi, nieważne. Wybrańcy Słońca, idziemy dalej. Zobaczyłem podziemny dzień. Zadrżałem. Czyż nie byłem wybrańcem Słońca? No, wybaczcie, to tego nie chciałem zrobić. A, wyłączyłem to. Czekaj, ta. Czyż nie byłem wybrańcem Słońca? Oślepiającym światłem wiary, które miało rozdzierać i rozpraszać ciemność. Czy moim zadaniem nie było zniszczenie tego diabła? Arcykapłan Bahawas objaśnił mi proroctwo i ukierunkował moje myśli. Zamordowanie prawdziwego króla Słońce przerwało kosmiczny cykl tuż przed zakończeniem. Świat znalazł się w mroku. Potępiony. Wprawienie koła czasu ponownie w ruch wymaga czegoś więcej niż Słońca i wiary. Wszystkie siły muszą się połączyć, wszystkie cząstki natury zjednoczyć. Dzień ze Słońcem, noc z dniem. Albowiem nawet podziemny cień pragnie, by koło się obracało, ponieważ bez Słońca na niebie nie masz cienia. Cudownie, dobrze, okej, okay. Tu wysłuchaliśmy. Tu możemy zobaczyć, co jeszcze było, że bez litości, tak, nakazał, już nigdy nie zwątpię w to, że jestem wybrańcem Słońca, nigdy nie pozwolę, bo omamiła mnie litość, ani dla mnie, ani dla nikogo innego. Dobra, i ostatni pieprzony zapis gdzieś tu był, wybaczcie, ale no, jakby fabularnie fajnie było to poznać, ale ten koleś mi się ewidentnie kojarzy z kim? Z Ulyssesem z Fallouta New Vegas. Boże święty, najgłupsza, najgorsza postać ever. Aha, teraz upadek południka. Dobra, jeszcze sobie też to wyłączyłem. Ale to jest tu. Tu mi brakuje jakichś dwóch zapisów, no nieważne. Jest upadek południka, no. Mój pan, 13 król Królestwa Słońca Karja, został zamordowany przez tchórzy, co rządy twardej ręki wzięli za obłęd. Nawet silni bywają otoczeni słabymi, powiedział, gdy zdrajcy przypuścili szturm. A ich ciała, odlane przez oseramskie plugastwo, obaliły umocnienia i zdruzgotały bramy. Walczyłbym do końca, lecz jego wolą, wolą Słońca,
było, abym wyprowadził księcia i królową na zachód, w bezpieczne miejsce. Mój pan się nie wahał. Pojął swój los i wejrzał w twarz słońca bez mrugnięcia powieką. Wysłał ze mną swoje pustułki, arystokrację, kapłanów słońca i niewolników. Zabijając każdego, kto stanął mi na drodze, przebiłem się do zmierzchu, aby tam dołączyć do reszty i zebrać siły do dalszej walki. Lecz nasza potęga malała, póki nie zjawił się podziemny cień. Okej, okay. Czyli ten podziemny cień to będzie ten cały diobeł. Chodźmy dalej, pchaj to drewno i idziemy szukać tej. Ale po co oni zrobili tą bramę tutaj? No dobra. Cholera wie. Facet jest fanatyk. No to ewidentnie. Ale dla odmiany skupia się na celu. Może byś tak poszukała tego, żeby... Może byś tak zamtury. Żerafa tym szlakiem na pewno nie było łatwe. Po co to zrobili? Po prostu go znajdź i wejdź na niego. Ja pierdolę. Zniszcz moduł, a potem uciekaj stamtąd jak najszybciej. Wygląda na to, że sporo się dzieje tam na górze. Miejmy nadzieję, że dzięki temu cię nie zauważą. Widzę. Zbudowali wokół niego jakąś konstrukcję. Właśnie na niego. Im szybciej to zrobisz, tym lepiej. Nie podoba mi się to. Coś jest nie tak. No, a tutaj ta drabina jest nie tak. Dziwna. Ruszaj do modułu i zniszcz go. Nie podoba mi się strasznie, jak Silence nagle zaczął rządzić i nie wiem, bardzo mu na tym widzę zależy i mam wrażenie, że to nie skończy się tak, jak powinno się skończyć, że to jest realizacja jakiegoś jego planu, ale że możemy na tym źle wyjść. Widzę moduł. Dobrze, teraz szybko. To jest Hades? Aloy, nie pora na to. Co kurwa nie pora? Metalowy diabeł. Otwórz obudowę modułu. Szybko. Aloy, rób co mówię, inaczej zginiemy. Okej, okay, krzyknęła jakoś tak dziwnie za wcześnie, czy co? O, fajnie. Dobrze mówiła, że to jest kurwa pułapka. A tu idzie skażenie do żyrafa. Istota przybyła tutaj. Istota. Błąd w obliczeniach. Istota nie może mnie zniszczyć. Jestem poza zasięgiem. Może ty tak, ale to nie! Okej. I siup, nie ma go. A my se ten, zamiast... Aha, wycofaliśmy tego skażenie. No, oczywiście, że tak, no bo czym by inni mogli napieprzać, jak nie tym uśmiercaczem całym, czy jak mu tam. Okej, okay, złapała się jednym paluszkiem, ale się złapała, dobra. Byłoby nieciekawie tam wpaść na dół. I w ogóle dźwięki są, nawet u mnie są niespasowane z obrazem, więc nie przejmujcie się. Okej, okay. Ucieknij z bazy zaćmienia, no. Nie widzisz, kurwa, ten twój zjebany plan? Na co się zdał? Na gówno się zdał. Gówno wiesz? No nie. Chuja widziałeś. A myślisz, że co robię? Ucinam sobie drzemkę? Tutaj dookoła nie. Tutaj i w prawo. Dobrze. Czyli w kierunku śmiercaczy. Nie, no jasne. Super sprawa. Jestem wystawiony jak, kurwa, kaczka na ostrzał z fajerwerków na 4 lipca. Tutaj, ale no fajnie, nie. No tam jakąś trawę zeżrem na tych skałkach. O, fajnie, chyba ołów przeleciał mi po palcach. Ale spoko, nieważne. Oh shit, macie kurwa tutaj. Spierdalaj, spierdalaj. No nie. W lewo, w stronę obozu. Dobra. Już prawie. Baza jest na nogach. Tak, zauważyłam. No, bo przez nią przebiegam, bo to był twój pomysł. Zaćmienie za parowem. Za dupowym chyba. Kurwa wiem. Nie. Nawet Aloy powiedziała, że wie. No, tak właśnie myślałem, że rozpieprzą ten most. Na szczęście pod spodem był wodospad i ten. I woda.
ale Silence jest normalnie wkurwiający. Co za koleś. Jeszcze się okaże, że na koniec tej gry mu skopiemy dupę. Będzie miał za swoje. Gnojek jeden. A mógłbym zrobić to po swojemu? To nie. Kurwa, szybko, szybko, ja pierdolę. Ci kurwa czasu nie starczy. Kurwa się guzdrosz, no. Sam sobie pozapierdalaj tutaj, gnoju. No dobra, miejmy nadzieję, że to zadziałało. Było ciężko, ale przeżyłeś. Wypierdalaj. Wiedziałeś, że Hades tam jest i mimo to kazałeś mi tam iść? Tak, ryzykowałem twoim życiem, ale nie miałem wyjścia. Dobra, skoro sieć fokusów nie działa, powinno się udać. Nowy świt stoi przed nami otworem. Nie powierzę ci już żadnych tajemnic. Dobrze. To znaczy, że mądrzejesz. Zaufanie jest dla głupców. Kruszy się i przesypuje niczym piach. A to słaby fundament dla związku. Lecz posiadanie wspólnego celu to lita skała, na której możemy wspólnie zbudować nowy paradygmat zrozumienia. Tak, pieprz dalej słowami, próbuję, których ona nie rozumie. A dzięki tobie mamy je w zasięgu ręki. Do zmierzchu. Tam pomówimy. Po co odchodzi, skoro jest hologramem? Żałosny. Niego. Na pochybel ciemności, na pochybel gnojowi. No i punkcik umiejętności, proszę bardzo, sieć zaćmienia wyłączona, sekrety głębin ziemi. Misja kolejna przed nami i teraz musimy iść właśnie do zmierzchu, o którym wam mówiłem, czyli tutaj. Boże, tutaj gdzieś, co tu było? Tu była na pewno jedna strefa skażona strefa, chyba tu była, tak mi się wydaje, że w tym miejscu była skażona strefa. I tutaj gdzieś była banucka figurka, ja po prostu obchodziłem z każdej możliwej strony. Tak, tu była banucka figurka, tutaj skażona strefa, a tutaj kwiat metalowy. Przebicie się przez te góry, zaraz zobaczycie jak one wyglądają. Jest pojebane. No ale nic, będziemy kończyć odcinek. Udało się jedną fabularną misję zrobić. Lecimy fabułą dalej, nie zatrzymujemy się. I po prostu faktycznie ja jeszcze przed tam końcem sobie sprawdzę, które misje faktycznie poboczne musimy zrobić, bo może się okazać, że już wszystkie te misje zrobiłem, co oczywiście można sprawdzić w quest logu. I jak będzie wszystko ok, to będzie wszystko ok. Wiem, że jest jeszcze jedna misja poboczna i w sumie mogę wam ją tutaj zdradzić. Poboczna, czy też taka druga, mniejsza fabuła. Chodzi właściwie o... Widzę, że się światło zmieniło, bo na zewnątrz słońce zaczęło tak trochę przygasać. Znaczy w sensie pogoda się zmieniła, więc jestem ciemniej. Niemniej jednak ten król Itamen, który tam jest, ten prawdopodobnie dzieciak, wiem, że jest jeszcze quest z nim związany główny, więc oczywiście tym też się trzeba będzie zająć i to na pewno jest coś, co musimy zrobić, ale tak jak widzicie, jest jeszcze do zrobienia quest z Nilem, jeszcze jeden quest chyba we wzniesieniu matki, czy gdzieś tam, no w jednej z tych wiosek Nora też coś jeszcze jest do zrobienia, więc zobaczymy, co jest istotne, co nie. Proszę bardzo, a tu są, o proszę bardzo, takie góry, przebijanie się przez to jest pojebane, bo tu nigdzie nie widać, gdzie są krawędzie odpowiednie, proszę bardzo, są banuckie rysunki, są, spędziłem tutaj dobre pół godziny szukając, gdzie jest wejście. O, dobra, to tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie, trzymcie się i Eluwina.